dawaj, dawaj, wolno jedziesz, szybciej musisz. Siema, jestem Marek. Dzisiaj wybrałem się specjalnie do Berlina, aby sprawdzić osiągi samochodu, który stoi za mną, ponieważ kamerzysta jest uparty, że ten samochód jest jakiś niesamowity. Ja tym samochodem jeszcze nie jeździłem szybko, nie testowałem przyspieszenia, no a po prostu wiem, że jest to tył napęd i może sobie nie poradzić na drodze. No ale to sprawdzimy. A w przeciwnej sytuacji, jeżeli ten samochód nie spodoba mi się, no to będę po prostu zmuszony zezłomować go. Marek, ale po co właściwie do Berlina przyjechaliśmy? No, żeby przetestować samochód. No, ale to mogłeś być w Polsce. Nie, no jak to w Polsce? No 800 km jechaliśmy do Berlina, no po co? To jest ładnie. Tylko po to? No, znaczy wiesz, moglibyśmy tutaj nie jechać, ale oczywiście tobie nie mogę przyznać racji, bo jesteś po prostu głupi. Jak ty sobie to wyobrażasz, żebym ja ci przyznał rację, że bezsensownie tutaj jechaliśmy? Weź się człowieku puknij w głowę. No dobra. Dobra, wsiadaj do samochodu i testujemy to. Ale tutaj? Pogrzało cię w centrum miasta, w centrum Berlina? No najwyżej przejedziesz tych ludzi, kim oni są? No nie, to może wyjedźmy na autostradę. No nie, autostradę. Tutaj będziemy testować. Tutaj przed bramą będziemy testować na przed bramą brandenburską chcesz testować? Auto? No tak, no kim ci ludzie są? Jakby byli kimś, to by podjechali takimi samymi samochodami. Można ich przejechać. To dawaj, wsiadamy. Ja mam prowadzić? No tak, ty musisz mi pokazać i musisz mnie jakoś przekonać, żeby nie zezłomować tego samochodu, tak? A chcesz go złomować? Na serio chcesz go złomować? No ja go wyrzucę, bo po co mi ten syf? Ewentualnie opchnę komuś za, nie wiem, może do 50 tysięcy. Przecież to jest 1/4 jego wartości. No i co z tego? Ale po co mi ten samochód? Także kamerzysta, wsiadaj i za kółko masz mi pokazać, że to... Jaki ten samochód jest w ogóle tandetny? Tutaj, co to? Plastiki, kamerzysta. No. Plastiki, nie? No nie wiem, no. A to? To jest w ogóle dotykowe? No dotykowe, Marek. A co to? Nawigacja? No tak, no. Ty! Kurde! Kamerzysta! No co? Ktoś ci pozwolił teraz gazować? Spokój się, Marek. Chciałeś, żeby testował No bez przesady. Ja decyduję, kiedy jedziesz, a kiedy nie. Ja teraz się bawię tym czymś, a ty co robisz? No testuję auto, Marek. Ale ja miałem ci mówić, kiedy masz gazować, a kiedy nie. No dobra. No, to masz się słuchać. Uciąć ci wypłatę? Dobrze, no będę testować, no. No to na co czekasz? Masz to tutaj co, ograniczenie do 30? I dawaj. No jak ograniczenie do 30, jak jadę 40, Marek? No to weź, nie, 100 czy coś. No nie, no Marek, tu są zakręty. No dobra, niech ci będzie. Ale nie czujesz się tak, wiesz, tak słabo jeżdżąc tym samochodem? On w sumie brzydki, biedny. Jak biedny? Ze słabych materiałów. To jest wszędzie plastik. To nawet nie jest skóra. Nie, no to jest skóra. Nie, to nie jest skóra, kamerzysta. Dobra, weź pogazuj trochę. Zresztą kogo interesuje to, co jest w środku samochodu i to, że sobie normalnie jeździsz. No dobrze, no zaraz zagazuję, no. No dobra, to jak no coś to mów. Dobra. Kamerzysta, zawieź mnie teraz do KDW. A co to jest? No nie załamuj mnie, człowieku, nie wiesz? No nie. No jak to nie wiesz? No nie wiem, co to jest KDW, no daj mi spokój, co to jest KDW? No to jest sklep. Zawieziesz mnie? No to nawigację muszę włączyć już. No to włącz. No dobrze, już. Dobra, jesteśmy na miejscu. Otworzę tylko Markowi. Marku, proszę. Co? No jesteśmy na miejscu. Gdzie? Do koło KDW. Ale nie, my jesteśmy na jakiejś biednej ulicy. No nie, no jesteśmy obok KDW. No nie. No obok KDW. No ja wiem, ale czemu ty zaparkowałeś na ulicy, kretynie? No czemu? No dobra, chodź, Marek. No nie, no masz jechać na parking. No chodź. No przecież nie zostawię tutaj samochodu, jak ktoś mi zniszczy. Wieście, jacy są Niemcy. No chodź, Marek. No, a co to jest za śmietnik w ogóle? No nie, ktoś śmieci wyrzucił. No właśnie, takie coś ma leżeć obok mojego samochodu? No chyba sobie żarty jakieś robi. Jedziemy normalnie na ten park. Kamerzysta, zamknij mi drzwi. Jedziemy. Jak ty się wyrażasz? Zamknij drzwi i siadaj. Kamerzysta, chcesz nową torbę Gucci? To dlatego przyszliśmy pod Gucci? No. Czy może wolisz torbę z Louis? A ja bym chciał z Louis, ale... Co z Louis? No to co, najpierw idziemy tam, a później... Nie, no to chodź, może pójdziemy do Gucci, zobacz. Czyli chcesz na pewno torbę Gucci, bo to wtedy muszę kupić czapkę. No to chodź, zobaczymy. Kupić ci? Mogę ci kupić. A czarne są? Co? Czarne. To się okaże. Może jakąś torebkę dla dziewicy kupię. Którą? No nie wiem. Która ci się podoba? Wszystkie w sumie są fajne. Może jakiś typowy wzór, na przykład takie coś? Co ty o tym myślisz? One jak Gucci nie wyglądają, wiesz? Nie, ta wygląda, bo ta ma ten charakterystyczny wzór. No dobra. Dobra, ale tak czy inaczej to ogarnę tą czapkę, żeby mieć dla ciebie worek, okej? Okay? Dobra. Co to akurat jak jakaś szmata wygląda. To znaczy? To jakiś syf. Nie no, lepsze są te worki od czapek normalnie. Mógłbym ci wziąć takie coś, ale to mi się strasznie nie podoba. Zresztą, gdzie byśmy tutaj dziurki zrobili? To jest jakiś dramat. Dobra, już kupiłem czapkę i nie uwierzycie, jaki model udało mi się zdobyć. A mianowicie, jedyna czapka w Gucci dostępna stacjonarnie. Po raz kolejny kupuję tą szmatę. Te czapki są tragiczne, już chyba trzeci raz ją kupuję. No tak, no. W każdym... Masz mi ją? Nie, zostaw. W każdym razie ty masz worek. No, dzięki za worek, ale... A tą czapkę, no niestety, trzeba no nie, będzie wyrzucić. No daj mi ją. No nie, to jest szmata. Ja chciałem inny model. Kamerzysta. Gdzie ty idziesz? No patrz. Kamerzysta! Powaliło cię?
kamerzysta, ty chory na głowę jesteś. To, że ty nie potrzebujesz czapki, to nie znaczy, że ja nie potrzebuję. No ale kamerzysta, czapki. Przecież to jest szmata. Przez internet mogę zamówić jeszcze jeden model. No i będę musiał za to zapłacić, a tak to on za darmo Gucci. Serio? Przecież w domu jest taka sama czapka. Dobra, jedziemy. Już mam taką. Ale ja nie mam. A weź jeszcze tą torbę. Marek, po co się tu zatrzymaliśmy? Chciałem coś powiedzieć. Jeżeli wy chcecie, aby ważnik znajdował się gdzieś tutaj, to wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał. Pomyślałem, że skoro i tak to jest złom, to mogę poprzyklejać wasze niki z YouTube'a. No i po prostu wybiorę kilka osób. W tym odcinku może wybiorę... Jedną może, Marek. Dwie. Z tego odcinka wybiorę dwie osoby, które zasubskrybują mój kanał oraz skomentują ten film i po prostu wydrukuję ich niki i nakleję na samochód. No dobra, spoko. Kamerzysta? No. Tak właściwie to ktoś ci pozwolił wysiąść z tego samochodu? Ja mówiłem, że będziemy nagrywać, ale nie powiedziałem wcale, że możesz wysiąść. Co ty robisz? Palisz? Kamerzysta, co ty robisz? Wyłącz tą kamerę. Jak komuś powiesz, a tym bardziej mojej mamie, to cię zwolnię, zobaczysz. I już nigdy ode mnie żadnych pieniędzy nie dostaniesz. Będę sobie palił, ty. Ale masz nikomu nie mówić. To, ej, słyszysz? Podwyżkę chcę. Nie. Podwyżkę. Jaką chcę. Podwyżkę? Powaliło cię? Chcę podwyżkę. Jak już to cię mogę zwolnić? Chcę podwyżkę. Nie. Podwyżkę, Marek. No nie. Podwyżkę. No pogrzało cię, człowieku? Podwyżkę. Ty się ciesz, że masz jeszcze tą pracę. A spróbuj tylko komuś powiedzieć. Podwyżkę, Marek. Nie. No wypadł kamerzysta stąd. Podwyżkę! Rozumiesz, co to znaczy podwyżka? Czy nie rozumiesz? Nie dostanie to znaczy żadnej podwyżki. Ty się martw, żebyś pracy nie stracił. Podwyżkę chcę, Marek. Albo powiem twojej matce, powiem wszystkim. No i jaki będziesz miał z tego interes? No taki, żebyś mieć przesrane. Ile? Ile? Dwa koła więcej. Miesięcznie. Nie, no za dużo. 500 miesięcznie. Nie, dwa koła. No kamerzysta, 1500. 1500? Nie, nie podam ci ręki. Bo jesteś brudasem i się nie myjesz. 1500 daje ci podwyżki. Ale tylko spróbuj komuś powiedzieć i tym bardziej nie wrzucaj tego do filmu. Bo moja mama też ogląda te filmy. Dobra, kamerzysta, gazuj. Ale Marek, deszcz jest. Jak to deszcz? Wszędzie nie widzę żadnego deszczu. Kilka kropelek spadło. No nie, no jest deszcz, jest mokra nawierzchnia, to jest tył napęd. No nie, no, no trudno. Mówisz, że to jest takie świetne auto, no to pewnie ma jakąś dobrą kontrolę trakcji, tak? No ale nie aż tak dobrą kontrolę trakcji, żeby w deszczu zapierdalać. No a kto ci każe jeździć szybko? No przecież przed chwilą to mówiłeś. No żebyś przyciszył gaz. Ten samochód podobno może jechać 300 na godzinę. No to co za problem pojechać ci 100 na godzinę? No dobra, ale tu chodzi po prostu o to, że w momencie startu on się zarzuci. No i co z tego? No dawaj, gazuj, kamerzysta. No nie, nie, Marek. Z tobą to taka rozmowa. No i co, jesteś z siebie dumny? Przyspieszyłeś do 50. A do ilu miałem przyspieszyć? No nie, do 200. W centrum miasta? No. W centrum kurwa miasta? Dobra, możemy się zamienić. Parkuj tutaj. No nie, Marek. No zamienimy się, ja lepiej prowadzę. Marek, nie, bo rozwalisz to auto, to jest tył napęd. Oj, kamerzysta, nie graj ze mną. Dobra, możemy jechać na tą autostradę, gdzie chcesz, tylko żebyś w końcu pojechał normalnie tym samochodem. No, no dobra, no okej. Okay. O, Meduza dzwoni. Odbierzemy od niego? Czekaj. Halo? Siema. No, siema. Ty, Marek, mogę jutro wrzucić ten film o 10? A co jest jutro? Wtorek. No spoko, możesz wrzucać. No. No to dobra, w takim razie cześć, Meduza. Dawaj, dawaj, kamerzysta! Bożeż, kurwa. A ci nie wiem, co są jacyś chorzy. O, tutaj też radę, kamerzysta. Dawaj, dawaj. 250! Szybciej, szybciej, kamerzysta! Ja się boję, Marek, boję Prosto, się! No, dawaj! Nie chcę, Marek, nie chcę już! 270! Dobra, pierdolę to, pierdolę, ja się boję, Marek, nie chcę już więcej! Kamerzysta! Nie chcę więcej, Marek! Wolno jeździ! Ale ja się boję, Marek! Jesteś głupi czy głupi? Boję się, proszę, czy nie wiem. Nie potrafisz jeździć! Jeźdź dalej, szybciej! Marek, jedziemy 250 cały czas, ja się boję, Marek! No i co z tego, dawaj szybciej! Kamerzysta! Wiesz, co się stanie przy takiej prędkości, jak się rozwalimy? Zabijesz się i dobrze, w końcu. Ale ty też się zabijesz, Marek! Ja się nie zabiję, jestem lordem, ja jestem nieśmiertelny, już ci to mówiłem. Masakra z tobą, tamten pojechał, co ty? My mamy być gorsi od niego? Dogoń go w tej chwili, kamerzysta! Dawaj! Mamy go wyprzedzić, czy co? No tak, nad co on sobie myśli? No co, wyprzedzić go? No jak dasz radę? Patrz, sam ci zjechał. No. To rozumiem, kamerzysta. Dawaj, dawaj. Wolno jedziesz. Szybciej musisz. No Jezu, kolejny frajer będzie teraz zostawiał drogę. To jest jakaś masakra. Marek, ja już nie chcę szybciej, proszę cię. Kamerzysta, miało być 300. Ale Marek, już się nie da do tylu rozpędzić. Boję się, Marek. 90. Marek, to jest chore! Ja nie chcę już szybciej! Nie chcę szybciej!
Dawaj, dawaj! Nie, Marek, odpuszczam, nie, to już jest chore. Nie, Marek, proszę cię, już nie chcę szybciej. Prawie wypadliśmy, on się nie trzyma, Marek, przy 300. No się Marek nie trzyma przy 300. Czemu ty jesteś wariatem takim? Kamerzysta, miało być 300, 300 nie było. Ale jesteś... Obcinam ci wypłatę. Ale jest 10 mniej! Ale jest tylko 10 mniej, Marek, proszę, już nie chcę! Kamerzysta, wypłatę obcinam. Albo pojedziesz 300, albo nic z twojej wypłaty dzisiejszej. Marek, było tylko 10 mniej, no proszę cię. No jakie 10 mniej? To nie jest żadne wytłumaczenie. Tylko było 290 było prawie, Marek, było 287. Chciałbym, ile było. 287 było. No właśnie, miało być 300, kamerzysta. Ale to tylko 10 mniej. Ten samochód złomujemy. No nie, Marek, proszę. A na wypłatę. Skończyliśmy rozmowę i kończymy ten film. Także to by było na tyle w tym filmie, jak niestety kamerzysta nie udowodnił mi, że ten samochód jest szybki, więc kamerzysta, będziesz musiał go sprzedać. No, ale jest jeden problem, bo wbij 200 tysięcy łapek w górę, a powiedziałeś, że jak wbiją 200 tysięcy łapek w górę, to zostawiasz to auto. Pod tamtym filmem, w którym rozwaliłem Audi? Tak, pod tamtym filmem. No ale po co mi ten samochód? No ja trudno, no musisz go zostawić. Musisz go zostawić. Zresztą i tak mi bez różnicy, możesz go w garażu postawić, może kiedyś go sprzedam albo zezłomuję. Także ja się z wami żegnam, zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.